tvpodkarpacie.pl. W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej w Brzozowskim Ratuszu burmistrz Józef Rzepka wręczył nagrody 67 pracownikom oświaty. Premie otrzymali dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli. Wyróżniono także 30 nauczycieli i 20 pracowników obsługi. Panie burmistrzu, jakie kryteria są brane pod uwagę podczas przydzielania nagród burmistrza pracownikom oświaty? Zasady są proste. Ponieważ ja opieram się na opiniach dyrektorów, to państwo dyrektorzy wskazują osoby do nagrody burmistrza. Ja się w pełni z tym zgadzam. A oprócz tego, jeśli widzę, że czy mam wiedzę własną również, że nauczyciel wybija się ponad przeciętność, że tak powiem, w danej szkole, ma duże osiągnięcia, a nie zawsze zmieści się w tej puli, którą wskazują dyrektorzy, to są środki akurat w mojej dyspozycji. Niemniej jednak, jeśli dyrektor nie wskaże danej osoby, to ja też czasami jeszcze potrafię kogoś tam wyszukać. Ale to musi być nauczyciel czy dyrektor, który faktycznie ma bardzo duże osiągnięcia, większe niż inni. W tym roku to się nie zdarzyło. W tym roku praktycznie wszystkie wnioski, które dali dyrektorzy, załatwiłem pozytywnie i przyznają te nagrody. Natomiast akurat te wszystkie osoby, które nawet miały lepsze wyniki, na przykład nauczyciele w sporcie i uczniowie, czy nawet osiągnięcia w olimpiadach, ci wszyscy nauczyciele znaleźli się w tej puli skierowanej do mnie przez państwa dyrektorów. Na koniec uroczystości przedstawiciele oświaty wręczyli kwiaty i złożyli podziękowania burmistrzowi Brzozowa i sekretarz gminy. tvpodkarpacie.pl